Polska kadra zatriumfowała w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. 16 miejsce zajęła wychowanka konińskiego klubu szermierczego Sylwia Matuszak. Dzięki temu będzie mogła wystartować w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Gratulacje reprezentantce Polski złożył prezydent miasta Piotr Korytkowski. Miniony weekend był moim najlepszym chyba weekendem w życiu. I to ja właśnie pojadę na walczyć o igrzyska, o swoje marzenia. Pokonałam dziewczynę, koleżankę Olgę Karlan, która jest numer jeden na liście światowej. Również to jest medalistka Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata Europy, także grałam z nią jednym trafieniem, jestem naprawdę przeszczęśliwa. Polską kadrę w Budapeszcie oprócz Sylwii Matuszak reprezentowały Marta Puda, zawodniczka Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie Sosnowiec, a także Angelika Wontor i Zuzanna Cieślar, obie z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Biało-czerwone do zwycięstwa poprowadził szkoleniowiec z Konina Dariusz Nowinowski. Dziewczyny stanęły na wysokości zadania już od pierwszego meczu z Brazylią, którą pokonały do 28 w kontrolowanym wyniku. Następnym przeciwnikiem była Gruzja. Bardzo waleczne dziewczyny, które pokonały wcześniej Chinki. Myśleliśmy, że stawią nam większy opór. No jednak nie dały rady, dużo sił chyba kosztował pojedynek z Chinkami. Uległy nam do 25. No kolejny przeciwnik to był przeciwnik wysokiej półki, Borosja. Powiem szczerze, żeśmy nigdy z Rosją nie wygrali, ale dziewczyny tak skoncentrowane były i tak podeszły do walki trafienie za trafieniem, że wynik meczu był 45-42 dla nas. W finale Polki spotkały się z Włoszkami. Pojedynek był zacięty i wyrównany do samego końca. O zwycięstwie przesądziło trafienie Sylwii Matuszak. To pierwsze w historii zwycięstwo reprezentacji Polski w drużynowych zawodach Pucharu Świata. Po raz ostatni polska kadra stanęła na podium w maju 2017 roku, kiedy w Tunisie zdobyła brąz. Udany występ Sylwii Matuszak to wielki sukces dla konińskiego sportu. Bardzo właśnie się z tego cieszę. Właśnie aktualnie za chwileczkę przywitamy zawodniczkę, która wróciła z Budapesztu, gdzie wspólnie z pozostałymi reprezentantkami Polski zdobyła Puchar Świata w szabli. Jest to niebywały sukces, ale i też indywidualnie sam sukces pani Sylwii Matuszczak ze względu na to, że w rankingu indywidualnym jest na 16 miejscu, co otwiera jej drogę do tego, aby zakwalifikować się do turnieju olimpijskiego w Tokio. Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich zaplanowano na 24 i 25 kwietnia. Wtedy szabliska konińskiego klubu szermierczego powalczy o bilet do Tokio.